Witajcie kochani, dzisiaj zabierzemy Was z Argo Stoli, czyli ze stolicy Kefalonii, do przepięknej plaży Myrtos na północy tej pięknej wyspy. Tutaj wyjeżdżamy właśnie z portu, po lewej stronie widzi się tak zwany Park Żółwi. Tu można sobie wypożyczyć takie elektryczne boty, żeby sobie pojeździć, bądź też rowery hybrydowe i zwyczajne takie na pedał rowerki wodne. My to już właśnie uczyniliśmy przedwczoraj, ale mieliśmy trochę nieciekawą pogodę, było bardzo szturmowo, także mieliśmy wręcz problemy z dojechaniem do portu, żeby oddać rowerki. No, taki workout, bym powiedziała, był solidny, także pieczenie nóg miałam ostre, ale co dziwne, pedałowaliśmy z moim synem Emanuelem, obydwoje nie mieliśmy żadnych zakwasów, więc dobrze się to dla nas skończyło. Tutaj widzicie, wyjeżdżamy sobie już z Argo Stoli, już jesteśmy po drugiej stronie wyspy. Zaraz będziecie widzieć po lewej stronie stolicę Kefalonii. Też z pięknej właśnie perspektywy. O, widać już ją. Będzie widoczny też most. Tutaj jest taki charakterystyczny most. Być może o tym moście też stworzymy jakiś filmik. Tak samo o tym parku żółwi. Wydaje mi się, mamy w planie też o żółwiach trochę tutaj informacji dostarczyć, bo jest to na pewno interesujące dla rodzin z dziećmi w szczególności. Wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o takiej mentalności greckiej, której doświadczyliśmy właśnie podążając do Myrtos. Powiem szczerze, że zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, bo poczułam się tak praktycznie jak w rodzinie. W sensie takim, że te busy z reguły nie wyjeżdżają tak punktualnie, jak w Niemczech na przykład, czy też w Polsce. Te godziny są takie przybliżone i z reguły są spóźnione. W sensie takim nawet przeżyliśmy tutaj taki moment, gdzie właśnie ten kierowca już wyjechał z Argo Stoli, zatrzymał się i nikt z nas nie wiedział, dlaczego stoimy, a potem przyjechał szef, żeby coś dostarczyć temu kierowcy, czyli po prostu on coś widocznie zapomniał. Więc oni robią też takie wyjątki, prawda? W sensie, że się zatrzymują, robimy sobie przerwę chwilową i jedziemy sobie dalej. Zupełnie bez stresu. Także to też zauroczyło mnie tak naprawdę, bo no to było takie po prostu niesamowite. Tak samo jak wyjeżdżaliśmy z Myrtos, gdzie busik dojechał do, właśnie ten, którym tutaj jedziemy, dojechał do Divarati, do takiej małej wioski. Z tej wioski był transfer na Myrtos, takim mniejszym już busikiem. Tak naprawdę myślałam, że się nie zmieścimy, bo my jeszcze z tym wózkiem i ten kierowca tak na nas patrzy. Ja mówię, że mam bilet. Bilet za nas w ogóle, tutaj za nas trójkę, kosztował w jedną stronę około 15 euro. I co zabawne, w drugą stronę kosztował około 10 euro, nie? Więc to nie było tak, że tak powiem, porównywalne. I kierowca przy wydawaniu też pieniędzy tam już nie liczył tych drobniaków, tylko powiedział, że jest ok. Także zupełnie ta kultura jest taka entspannt, oni są zupełnie tacy zrelaksowani ze wszystkim, nie? Mają czas, się nie śpieszą, uśmiechają się bardzo dużo, rozmawiają, próbują nawiązać kontakt, ale nie są nachalni czy jakoś tak, tylko są po prostu bardzo sympatyczni. Szczególnie właśnie ja tego doświadczam jako samodzielnie wychowująca mama z dziećmi. Też miałam taką sytuację, gdzie sobie pływałam z Emanuelem i zostawiliśmy na brzegu stelkę z tego tytułu, że mieszkamy koło naszego kempingu Argo Stoli. Mamy piękną, fajną, rodzinną i bardzo taką dla dzieci przystosowaną plażę, gdzie bardzo długo się idzie, żeby było głęboko.
Plaża Fanari się nazywa i tam właśnie zostawiłam stelkę na krótko, żeby sobie popływać z Emanuelem i już zaraz jakaś Gryczynka przybiegła, złapała ją za rączkę i czekała, aż ja po prostu też przypłynę, nie? Więc są bardzo taki, tacy są bardzo troskliwi i sympatyczni w takim sensie, nie? Bardzo rodzinni z tego, co widzę. A tutaj widzimy tą niesamowitą faunę, faunę, florę bym powiedziała prędzej. Patrzcie, te choinki, nie? Jakie te tujki są wystrzeliste. Takie typowo po prostu przystosowane jakby do tego śródziemnomorskiego klimatu. Zupełnie inaczej one wyglądają niż u nas tutaj w Polsce czy w Niemczech. Naturalnie drzewka oliwkowe no to są wszędzie. Nie są one za duże, chociaż też widziałam duże. Tutaj nawet na tym kempingu mamy praktycznie tylko drzewka oliwkowe. Podejrzewam, że są już dosyć też stare, ale one nie osiągają znowu nie wiadomo jakich rozmiarów. Są oczywiście wyższe i są mniejsze, nie? Ale dają porządnie też cień i te świerszcze właśnie są głośne. No teraz akurat nie są aż takie głośne, bo bywa, że są głośniejsze. Jak widzicie, jest dużo takich urywistych miejsc. One są zabezpieczone. W tym kierunku, gdzie jechaliśmy do Myrtos, drogi były raczej zabezpieczone i kierowca też bardzo ostrożnie jechał. Nie szarżował, zdawał sobie sprawę i brał odpowiedzialność, że no za pasażerów, nie? Bo bus był praktycznie pełen. My jedziemy tak swoją drogą na drugą część wyspy, przekraczamy wyspę, jedziemy w kierunku Sami, tam będzie zresztą przesiadka. Widoki, jak sami widzicie, są zapierające dech, po prostu zapierające dech, są bardzo różnorodne. Ta wyspa naprawdę zaskakuje. To jest największa wyspa jońska i jest bardzo zielona. Jest właśnie znana z tego, że jest tutaj no, bardzo zielono, zresztą sami widzicie. Wprawdzie jest bardzo stromo, są serpentyny, trzeba jechać gdzieniegdzie bardzo powoli. Bo są też wąskie takie zakręty, ale człowiek się czuje bezpiecznie. Z kolei jak się już wracało z Myrtos do Argostoli, to drogi były często niezabezpieczone i tam już piękne, przepiękne widoki były. No porobiłam też takie piękne ujęcia. Też było tą florę widać, pola różne. Jednak nie udało mi się tutaj za wielu zwierząt spotkać, nie? Widziałam, że niektóre koleżanki jakieś kozy pokazywały. Mi tych kóz nie było dane póki co zobaczyć. Zastanawiałam się, czy są konie, no bo ja tak jestem pasjonatą koni. I byłam ciekawa, czy tutaj można też jakieś konie zobaczyć, ale też doprawdy nie widziałam. Nie widziałam, że były robione snopki z pól. Czyli na pewno jakieś zwierzaki są tutaj, ale no żadnego póki co nie widziałam, nawet krowy. Wczoraj mi się udało zobaczyć jedną kurę, ale też to dziwnie wyglądało, bo mamy tutaj zaraz taki park naturalny i ta kura taka jedna, to był chyba nawet kogut, sobie chodziła tak po tym lesie. No także jedynie co spotykamy na co dzień to koty, tutaj też na kempingu można je spotkać, dużo jest kotów. Są też robione takie, są miejsca z parasolkami i to jest właśnie takie miejsce dla tych kotów. Grecy bardzo dbają o zwierzęta, ja zauważyłam, także dokarmiają te koty. Nie ma żadnych szwędających się tutaj bezdomnych psów, jeszcze ani jednego nie spotkałam, przynajmniej na tej wyspie. Wszystko jest bardzo zadbane i raczej widzę, że mają taką kontrolę nad zwierzakami. Już zjeżdżamy z górki, po prawej stronie widać już tą właśnie drugą część wyspy. Też przepiękne kolory błękitu przeplatają się z pięknymi, piaszczystymi, no tutaj bardziej chyba żwirkowymi tak samo plażami.
Myrtos też jest, też należy do no, jednej z najpiękniejszych w ogóle w Europie plaży. Ale też warto sobie zabrać obuwie takie wodne, żeby kąpać się jednak w obuwiu, bo jest taki żwirek, a czasami bardzo duże kamienie i szczególnie jak ten moment wchodzenia do plaży może być troszeczkę niebezpieczny wręcz niekiedy, dlatego że tam z reguły fale są tak co 10, co 15 fala jest mocniejsza. No i naturalnie roluje ten żwirek, roluje te wielkie kamienie i czasami w przypływie można dostać po prostu też nieźle w nogi. No sama tego akurat doznała, więc polecam, no polecam po prostu, żeby sobie zaopatrzyć się w jakieś buciki. Kefalonia, jak już wspomniałam, jest niesamowicie różnorodną wyspą. Posiada niesamowicie wiele plaży. Naprawdę potrzeba tutaj bardzo wiele czasu, żeby każdą zwiedzić. Nie wiem, czy to jest w ogóle realne. I zastanawiam się, czy tutaj Kefalończycy w ogóle już wszystkie plaże zwiedzili i widzieli, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, także każdy znajdzie jakąś dla siebie. Tutaj widzimy akurat bardzo takie skalne te plaże. Widać, że są kamyki w środku. Jest tryf, także dla nurkowców, o, to jest po prostu raj. Tutaj kolejna plaża, jak widać. Tu już pomalutku zbliżamy się do celu, czyli do plaży Myrtos. Tak, widać tą plażę z drugiej serpentyny. Wspięłam się ekstra, żeby Wam to pokazać. Były dwa jachty w tym czasie. Tak wygląda plaża. Są parasole i są leżaki na plaży, tutaj bardzo, bardzo prywatnych parasolek widać tak samo i tego dnia akurat było niesamowicie dużo ludzi. Widzimy, ta plaża jest wcale nie za wielka, bo ona ma tylko 800 metrów. Jest praktycznie położona pięknie w górach. No niesamowite serpentyny, tam się wdostać na samą górę, to są z 2 km do Divarati. O, tak właśnie wygląda brzeg. Ja tutaj się pławię wprawdzie. Mówiłam do syna, że ten gryzik to jest dobry peeling dla brzucha. Tam musiałam się trochę chronić przed tym peelingiem. O, i tutaj taka atrakcja turystyczna, słuchajcie, paralotnie. Widzimy dwóch paralotniarzy, także uważam, że ta atrakcja dla osób lubiących przygody będzie niezapomniana do końca życia. Był ogólnie piaseczek. Tutaj, gdzie widzicie, gdzie oni lądują, to tutaj był piaseczek. Dopiero bliżej wody był taki gryzik. I tutaj jestem po lewej stronie Myrtos, tej plaży. Widzimy, tutaj jaskinie były. Niesamowite jaskinie. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Tam był wprawdzie szyld, żeby nie przekraczać pewnej linii, bo są osuwy. Tutaj się to może osunąć i to jest po prostu niebezpieczne. Widzimy tam, zaraz zoomuję właśnie, widzicie teraz, tam jest taka jaskinia, ale mimo wszystko ludzie tam siedzieli. Tutaj taka skała też ciekawa, ludzie się wspinali, se skakali tutaj. Ja sama tam też byłam i tego nie widać, ale po lewej stronie była jaskinia. Także też bardzo ciekawie. Plaża jest bardzo dobrze zagospodarowana, także było WC naprawdę dobrej jakości. Był papier toaletowy, na to zwracam już teraz uwagę. Tutaj mój syn macha. O, zaraz zobaczycie, jak wygląda ta plaża z góry. Też przepięknie, tu już wracamy wieczorem. Mieliśmy wyjazd ze stolicy o 10:15 ze spóźnieniem i wracaliśmy o godzinie 17:00 też ze spóźnieniem prawie 40-minutowym. Kierowcy po prostu czekali też na inne autobusy, które same miały spóźnienie, zebrali ludzi i dopiero wracaliśmy, nie? Także tak jak mówię, no to było tak bardzo rodzinnie wszystko organizowane i no taka organizacja na pewno by nie przeszła w Niemczech czy w Polsce, dlatego na to zwróciłam wielką uwagę i powiem szczerze, mi się ten system bardzo podobał, bo bardzo taki indywidualistyczny i
osobiste podejście po prostu do klienta, nie? I zero stresu, tak jak mówię, zero stresu. O, to mój syn. Gorąco polecam odwiedzić tą właśnie niesamowitą plażę, która stoi w czołówkach plaży w ogóle w Europie, nie tylko w Grecji, ale w całej Europie. No nie jest to taka przyjazna plaża dla dzieci. Na dzieci trzeba bardzo, bardzo uważać. Jest wielką chlubą tej wyspy i my wiemy, że tam wrócimy na pewno. Jeśli filmik Tobie się spodobał, to koniecznie zostaw abo, żeby być na bieżąco, włącz dzwoneczek, zostaw lajka i cieszyłabym się naturalnie też na komentarz. A tymczasem się żegnam. Cieszę się, że mogłam Cię zabrać tutaj wirtualnie ze stolicy Kefalonii Argostoli do Myrtos. Mam nadzieję, że ta podróż Ci się podobała.